W dzisiejszym filmie odpowiemy Wam na pytanie, dlaczego bracia rodzeń proszą o dosypywanie soli do wody? I odpowiemy Wam na pytanie, jaka sól jest najlepszą solą do dosypywania do tej wody: czy to jest kłodawska, czy himalajska, a może zwykła stołowa. Ja mam wrażenie, że niektórzy, nie wiem, nie znam ich jeszcze, nie poznałem, ale robią wszystko, żebyśmy e, zamiast mózgów mieli sieczkę. Bo sól jest zła, tłuszcz zabija, cukier jest świetny i w ogóle krzepi. No, ile tutaj ludzi musiało pracować nad, nad tym, po pierwsze, przekazem, a po drugie, żebyśmy wszyscy tymi milionami, no jakby nie było samodzielnie myślących ludzi, uwierzyli w te kłamstwa. No i my teraz dzień dobry, witamy, jesteśmy tu po to, żeby odkłamać parę tych y, takich mitów. Ale zanim nalejesz sobie wody i dosypiesz y, łyżeczkę stołową soli kłodawskiej bądź himalajskiej do wody, walnij w kciuka, no bo y, wtedy y, bezduszne algorytmy YouTube'a stwierdzą, że Bracia rodzeń powinni być oglądani przez większą ilość osób, a to równa się zdrowie metaboliczne dla Ciebie i innych. I większa sprzedaż soli kłodawskiej, a sól kłodawska <śm> jest wydobywana w kłodawie tutaj niedaleko nas, no niedaleko, bo jak szybko się jedzie, to jakieś dwie godziny w wielkiej kopalni soli kłodawskiej, no gdzie są wydobywane te pokłady sprzed setek milionów lat. Soli, w której no, można znaleźć sporo śladowych ilości naprawdę fajnych elementów. No dobra, dlaczego uczepiliśmy tej, się tej soli i dlaczego od razu wam powiemy zdecydowanie najlepszym wyborem jest sól Himalajska albo Kłodawska? A dlaczego sól stołowa jest B? No, to prawda, stół to od razu odrzućmy to na, na sam koniec, ale wydawałoby się, że sól morska, taka fajna nazwa przecież jest fajna, bo może, bo bryza, bo słoneczko, zachód słońca, romantyczne spacery brzegiem, brzegiem morza. No, ale trzeba wiedzieć, zdawać sobie sprawę, w jaki sposób jest. Powstaje sól morska, w dzisiejszych czasach sól morska powstaje na brzegach wielkich zbiorników, właśnie morskich. No i to nie byłoby nic złego, gdyby te nasze morza biedne nie były tak bardzo zanieczyszczone wszechobecnym plastikiem. A co za tym idzie? W trakcie powstawania tej soli, tak jak powiedziałeś, powstaje w wyniku suszenia, prawda, tej wody morskiej. Ten plastik w postaci mikroplastiku bezwzględnie zostaje też w tej soli morskiej. I byłoby wszystko ok, gdyby na, na planecie Ziemia nie było ludzi. Bo, bo tak naprawdę ta sól kłodawska też przecież pochodzi z, z wody, która gdzie, kiedyś kiedyś była, ale wtedy nie było ludzi, wtedy nie było przemysłu, wtedy te morza nie były tak zanieczyszczone właśnie tym mikroplastikiem, który niestety ma bardzo niedobre właściwości, czyli tak, sól morska niestety my rekomendujemy i nie zalecamy stosować zbyt wysokie ryzyko, zbyt dużo badań, które, które naprawdę mocno, mocno podkreślają jedną. Negatywny, ujemny skład soli morskiej właśnie w postaci mikroplastiku. No nawet, nawet 90% produktów, które są solą morską, zawierają mikroplastik. No a mikroplastik to są ciała obce ciała obce, które razem z tą solą dostają się do Twojego organizmu. No a jak to z ciałami obcymi bywa? powodują to, że twój organizm zaczyna się przed nimi bronić, powstaje zapalenie, stan zapalny, a stan zapalny równa się wiele nieprzyjemnych dolegliwości i zwiększone ryzyko chorób. No właśnie, przecież ten stan zapalny już teraz wiemy, że odpowiada za powstawanie większości chorób przewlekłych, a w tym insulinooporności, przecież. W ten sposób chcemy razem z Wami uratować ten świat przed plagą chorób metabolicznych, e, zwłaszcza przed insulinoopornością, która jest taką chorobą m, wyjściową dla cukrzycy drugiego typu. Nie będzie insulinooporności, nie będzie cukrzycy, nie będzie e, ciał obcych w naszym organizmie, przetworzonych produktów, nie będzie insulinooporności i wszyscy będą chyba szczęśliwi. Ale zobaczcie, stoisz przed wyborem e, użycia soli. I teraz. W takich czasach żyjemy, że nie można beznamiętnie yy, ufając wszystkiemu, co się dookoła słyszy, chwycić sól i wrzucić ją do twojego wózka bądź koszyka. Nie ma takiej możliwości. Zobacz, masz do wyboru sól Himalajską, sól Kłodawską, sól Morską i zwykłą sól Stołową. Można by powiedzieć, sól to sól. No przecież smakuje bardzo podobnie, ale ten, ta jedna decyzja, ten jeden wybór w sklepie sprawia, że masz o jeden czynnik prozapalny mniej lub więcej w tym, co jesz. Dlatego tak bardzo skupiamy się na tym, żeby odpowiedniej jakości sól dorzucać i dosypywać do tej wody, bo naprawdę ma to znaczenie i chociażby właśnie przez te cząsteczki mikroplastiku to jest numer raz. Pomijając fakt, że sól himalajska bądź kłodawska oprócz tego, że są czyste, pozbawione tego mikroplastiku, dodatkowo zabierają co prawda niewielkie śladowe ym, y, witaminy i minerały, ale zawsze to coś. Lepiej mieć niewielkie ilości niż nie mieć w ogóle, no bo sól stołowa ma. Zero dodatkowych witamin, minerałów i nadal ma w sobie plastik, a czasami producenci lubią tam schować trochę cukru i substancji przeciwzbrylających, które mają w sobie aluminium. Sól przede wszystkim to jest sód, to jest NACL. Sód jest niezbędnym elementem prawidłowego funkcjonowania. Sód jest niezbędnym elementem wielu, wielu substancji w organizmie. To właśnie sód występuje w pompach różnego rodzaju. Na przykład, jest niezbędny do produkcji kwasu solnego, a ten jest przecież niezbędny do no, prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego. No, gdyby nie kwas solny, to problemy jelitowe, przecież on jest potrzebny do tego, żeby zwalczać na pierwszej linii frontu w przewodzie pokarmowym bakterie i inne zanieczyszczenia, które dostają się do naszego przewodu pokarmowego. No tak, ale też uczepiliśmy się tej soli, dlatego że no to, co promujemy, czyli zdrowe niejedzenie, to jest hashtag, to jest pojęcie, które stworzyliśmy i pod nim kryją się te wszystkie narzędzia, o których wiecie, czyli przerywany, czyli z keto, czyli głodówki, to są wszystko narzędzia, które powodują obniżenie insuliny. A co za tym idzie? W Twoim organizmie będzie brakowało sodu, ponieważ im niższa insulina, tym twój organizm będzie w większym stopniu pozbywał się sodu przez nerki. A co za tym idzie? Może dojść do takich objawów, Niepożądanych w trakcie najczęściej rozpoczynania tych narzędzi, jak zawroty głowy, jak osłabienie, mogą być skurcze mięśni, i dlatego upieramy się przy soli dobrej jakości, czyli, no, postanówmy tutaj sól, kłodawska, nasza polska, powinna być dosypywana do tej wody właśnie z tego względu. Co prawda, w jaki, w jaki sposób też, to, to, to już jak wolicie, bo niektórzy lubią na przykład zamiast dosypać sobie do wody soli to po prostu połknąć grudki soli i e, popić wodą bo nie wszyscy też lubią mm. e, nie lubicie niektórzy tego smaku takiego osolonego wody czasami to wynika z tego że, że za dużo tej soli dodajemy do jednej porcji a to ma być tak jak w napojach izotonicznych to ma być takie poczucie osolonego smaku no, no mm. i pytanie czy w ogóle jak dużo potrzebujemy tej soli w ciągu dnia no bo to jest istotne w ogóle sól została wyklęta. Niektórzy, wiele osób przychodzi i mówi, że odżywa się zdrowo, bo... Nie je soli i nie, nie je, smaży. Nie je tłuszczu, nie je soli, i, ale je wszystko inne. No pewnie, w takim świecie żyjemy. No. I, 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 i u, u tych osób ewidentnie widać bardzo często, że poziom sodu, bo przecież no, tu jest ta bezpośrednia korelacja, jest bardzo niski na poziomie hiponatremii, czyli już takiej e, objawowego niedoboru sodu. Wtedy te osoby właśnie e, skarżą się na zawroty głowy, jakiś ucisk w głowie, jakieś uczucie gorąca, zaburzenia koncentracji, z, e, osłabienie mięśni, no przecież sód jest niezbędny. No tak, ale słuchaj, jeżeli dodamy do tego jeszcze, że na przykład jedna filiżanka kawy wypłukuje praktycznie zapotrzebowanie sodu twojego organizmu rekomendowane przez WHO, no to chyba zdajesz sobie sprawę, że bardzo łatwo pozbyć się tego sodu i zdecydowanie trzeba się skupić na tym, żeby to ten niedobór uzupełnić, a jeszcze dodając do tego na przykład ciepłe i wręcz gorące pory roku, kiedy tracisz sód z potem, wtedy tego sodu, czyli w postaci soli kłodawskiej, trzeba uzupełniać zdecydowanie więcej. No i to tak od łyżeczki do dwóch łyżeczek, tych małych, takich. stołowych? E, nie, stołowych. Do dwóch łyżek stołowych, czyli spokojnie nie bójcie się. A tak jak powiedziałeś, WHO rekomenduje, no WHO, no chyba wiemy, co to jest to WHO. Taka firma prywatna, taka firma prywatna, no coś mają do soli, widocznie na niej nie zarabiają. No dokładnie, słuchajcie, myślę, że temat soli rozjaśniliśmy i wyjaśniliśmy Wam. Koniecznie dosypujcie tej soli, nie bójcie się, zwłaszcza jeżeli jesteście w trakcie zdrowego niejedzenia. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie.